Proszę Państwa, wjeżdżamy na słynny most, który został wybudowany, aby połączyć półwysep z Chorwacją. W sensie, żeby nie jechać przez Bośnię do Dubrownika, na przykład. Pierwszy raz jedziemy. Pogoda dopisuje 31 stopni na zewnątrz. Adriatyk pięknie widać. My podążamy do miejscowości Orebicz. Zobaczymy, czy spotkamy pana Makłowicza. Wiecie co, tak jedziemy i co chwilę mijamy polskie samochody. Także, a gdzieś czytałam, że to zaraz po Makarskiej jest druga Riviera Polska, można to nazwać tak, że ulubione miejsce Polaków. No, cały czas polskie autobusy stoją i podążają również, wracają czy gdzieś jadą, ale widoki ładne. Zobaczymy, fajnie się tak jedzie, nie? Tak, tak. Taki inna Chorwacja to jest zupełnie. Napisałam właśnie wiadomość do pana Makłowicza, czy jest może na palisadczo. Zobaczymy, czy odpisze. No zobaczymy, czy zareaguje. Pewnie nie, ale wiecie. Nadzieja matką. Fajnie by było, bardzo miło. Kto nie próbuje, ten no nic właśnie. Nie zyskuje. No zobaczymy, dokąd zajedziemy. Jeszcze 39 minut nawigacja pokazuje. Jak będzie coś ciekawego, to będę wam pokazywać i relacjonować. No proszę, jak pięknie. Bardzo ładnie. Ciekawe, co tu jest właśnie po prawej. Widziałam tu na wodzie hodowla. Być może ostryk. Może być. Także ciekawe. Apartmani. Może będzie widać. O, spójrzcie. No akurat tutaj krzewy rosną. Nie bądźcie jakoś zdziwieni. O, proszę. Bo my jakoś specjalnie nie przygotowujemy się przed wyjazdem. Tylko po prostu ruszamy. Most widać. Już daleko jesteśmy. Piękne jest. Naprawdę, coś niesamowitego. I co jakiś czas plaże są. O, leżaki były. I też polskie tablice były. No proszę, sporo ludzi. Tu po lewej są apartamenty. Sklep z winem było. No tu byśmy mogli przyjechać. Ale morze spokojne. Cudownie. Naprawdę, bardzo dużo polskich tablic. Tak dziwnie jedziemy, że po lewej stronie teraz mamy most i te widoki są tam po lewej stronie, także takim zawiasem. Pierwszy raz tutaj, także będziemy wszystko przeżywać. No to zupełna nowość dla nas. Jak nam się spodoba, to kto wie, może wrzesień. Wow, patrzcie na to! Zamurowało mnie. Pięknie! Kurczę, chyba się zakochamy w tym.
Polisaczu. No. Coś cudownego. Jesteśmy wysoko. Także nie oglądaliśmy praktycznie nic na ten temat. Jedziemy zupełnie w ciemno, celowo. Żeby wszystko nas zaskoczyło. No i droga nas zaskakuje, bo nie spodziewaliśmy się totalnie takich widoków. Wow, po prostu wow. Coś pięknego. Ciekawe, czy taki szczyt można tutaj jakoś się tam wdrapać. Na piechotę. Korczula. Prosto, promem na korczulę. Też ponoć tam pięknie. Ta poprzednia właścicielka Seget mówiła, że korczula to jest beautiful. Zresztą ta, która wystąpiła na filmie. Tak, tak. Tak. Córka właścicielki. Ale pięknie. Cudo. Cudo. Ahoho. Nie wiem, czy to pokażę, ale zasłaniam tylko mi nie pokażę. No, proszę Państwa, zjeżdżamy w dół. Na Wolki nie chodzi. Wysoko jesteśmy. Ale widoki cudowne. Pięknie. Wow. To robi wierzę. Ale cudo. Na każdym kroku sprzedają wino. No to jest szpeć ta butelka. Taki piękny widok. Też można grabki za kondycję. Proszę Państwa, spójrzcie, jakie chmury nad tymi górami. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo jak nas złapie deszcz, to nie mamy parasolki. Mamy dwie. Mamy? Mamy. A widzicie, Piotr jednak jest zabezpieczony, przyzorny, jak to się mówi. Także no, ale oby nie padało, nie chcemy. Oczywiście chcemy piękną pogodę, ale dziwne te chmury, nie? No dziwne, takie. Dziwne. Taka jakby zawiesina ten... Piszcie osoby, które tutaj były, czy to tak zawsze jest, czy to tak dzisiaj po prostu. Jakby w chmurach wszystko trzymało. Wolelibyśmy się nie przekonać o tym, że to jednak deszczowe chmury. Tak. Tam w ogóle na wysepce jakiś zameczek daleko jest. A to tyle, tak jakby pukszpan, nie? A wiesz, tak niedowidzam z daleka, no słońce razi. Może. Może to też mylić, może to oliwkowe są drzewka. Zbliżamy się do Orebiczucza. 5 minut dokładnie. Wow. Także podejrzewam, że to już to miasto, które widzimy przed nami. To jak tam chłopaki nakręcenie już? Tak, oni już nie mogą się doczekać. Już Max mówił, Boże, już byśmy mogli wysiadać. A to wygląda jakby jakiś pożar był, albo co, zobacz, wszystkie drzewa jakieś takie wysuszone. To po pożarze, że tak wyglądają drzewa. Ribola hipermarket, zauważyłam. Kampingi są. Ale razi, uhuhu. I proszę Państwa, jesteśmy Orebicz. Zobacz, jakie ceny paliw. O, proszę, wymusza. A nie, chyba diesel, albo 41, tak. Tak. To jest okej. Okay. Czyli jest okej. Okay. To znaczy nie jest okej, okay, bo drożeje. No nie jest okej, okay, ale... Ale jest tak samo, jak jechaliśmy wczoraj chyba. Konsum, że to mi, o proszę, są patrz, sklepy. Policja tu jest, a ja sobie myślę, tutaj pewnie wszyscy jeżdżą bez prawka, bez tablic, bo policji nie ma. Na pewno. Naprawdę, tak sobie myślałem. I się patrzy nawet na nas. A, też ciemne okulary. Tak. Jak Max normalnie, nie jak Alex, jak Alex. Bad boys, bad boys. No, jak to tam? Ja, zła muzyka. Ostatnio oglądaliśmy dwójkę, tak. Nie dwójkę, trójkę to już, tą nową, najnowszą część. Nieważne, zmieniam temat. Gita. Welcome! Czyli my już, to w sumie możemy się tu zatrzymać. Już jesteśmy tutaj.
Ale do centrum mamy jeszcze kilometr 7. O, wyskoczył pan. Czy teoretycznie tak? O Plondin. Dużo marketów jest. Ale ten Plondin chyba zamknięty. Tak, myślisz? Tak. To chyba zamknięty. A to tak, naprawdę duże miasto. Tak, to takie większe. Flaga USA? Proszę. Bardziej bym się spodziewała polskiej flagi, a nie USA. Ale te chmury trochę mnie przerażają, przyznam wam, że mam obawy. Czarna zawiesina taka. Parking. Ale my nie idziemy na plażę, my chcemy zobaczyć co... Bardziej do centrum, na pewno pójdziemy też w kierunku plaży. Też coś pokażemy. Oj, to ogromne miasto jest. Duże. Tak jedziemy, rozmawiamy, że to dosyć spore miasto jest. Knajpki po bokach. O, Opole pojechało. No, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Opole. Jak to Piotrek mówi, Polaków multum. Nie chciałem już tego powiedzieć. Chciałeś, chciałeś. No chciałem, ale nie powiedziałem. Tutaj też mają Jima. Oliwa. Co mają? No, Pekara. Oliwa. Znowu Konsum. Ale chciałam powiedzieć, że Piotra zatkało. Aż kapelusz założył. W szoku jestem. Że to takie miasto dosyć powszechne. Inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałeś, że to bardziej takie miasteczko turystyczne. Trogir, Split. Coś w tym rodzaju, w ten desen. Nie, no. A tu tak bardziej Seni. Nawet nie Seni. Nawet nie Seni. Nawet nie Seni. Seni ma takie ładne centrum. No, no tak. Chyba, że czegoś jeszcze nie wiemy i źle jedziemy. Jedziemy do Mariny, czy jak? Nie wiem, gdzie jedziemy. Tak, czyli po lewej stronie mamy, widzę w nawi. Marina, tam wszystko jest. Czyli musimy gdzieś zaparkować i się kierować w lewo, ku morzu, tak, żeby rozwiać twoje zniesmaczenie. Tak, bo jestem na razie w szoku jestem. Nie przyjedziemy tu więcej? Nie wiem, nie przygotowałem się na takie powitanie. Proszę. Zaraz ci naprawdę lunię za to marudzenie. Czekaj, muszę przycisnąć. No. Zaparkujmy. Skręcamy na Kurczule w dół. Tu już jest morze, to jesteśmy przy morzu. Popatrz. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Palmy są, proszę. No zaraz zobaczymy. Parking 10 metrów. Tu jakiś bar. Muszę to uwiecznić. Twoja mina bezcenna. Plaża taka dość mała. Właściwie to nie ma plaży, tu murek jest. Okej. Co się, Piotrek, dzieje? Jestem w szoku. Jesteś w szoku. Jest parking. Zobaczymy, przejdziemy się. Idę z Piotrem wykupić parking. Trzeba go pilnować. Zobaczyć co i jak. Zaraz. Ale plaża, tu taka trawka, spójrzcie. Teraz się okaże, że parking 5 euro. Widoki są cudne. Poczekaj, widzowie nam tutaj napiszą wszystko co i jak. Się dowiemy konkretnie. O, może nie jest tak nie źle. Nie jest źle, a widzisz parking cię mile zaskoczył. Euro 40. Już widzę. No proszę, euro 40 godzina, to nie 4. To musimy uwiecznić. Piotrek jedzie tutaj, ponieważ parking kosztuje 1 euro za godzinę, więc super. Piotrek parkuje, a my nacieszmy oczy tutaj widokiem. I tak, proszę państwa, na samym wstępie już czuję grilla. I tak się zaczyna. W lewo na miasto idziemy, tak. Pieszku, na pieszku. Dobrze. I chciałem powiedzieć, że zajechałem, nie wiedziałem jak usłużyć, wbijam wsteczny, chcę wycofać, a tam się otwiera okienko i pan ziemniak mi wciska ten guziczek i wychodzi ticket. A widzisz. Ale jestem nieogarnięty po prostu. No ty jesteś nieogartaki. Strasznie. A chciałam zapytać, czy to twoja pasa siuta ci nie wystarczyła?
Czy paśta... Nie, tak. Straciła mi pasta siuta, tylko tutaj jak wiesz, grilla... Bo już jesteś głodny, już grilla by zjadł. Nie zjadłem grilla, tylko zacząłem grilla. Dobry. Na samym początku. Także dobra, pasa, także... moja pasa siuta była wystarczająca. Okej. Okay. Patrz, figi po lewej. Ale widoki ładne. Piotr, figi mamy w domu. Mamy figi w domu, to nie zrywamy. I pieszku do miasta. Popatrz, tam jakiś statek, prom. Tak, jedziemy na Korczule. Idziemy zobaczyć.